Widziałeś już w poprzednich filmach, że ułamek 2/9 można zapisać jako 2 dzielone na 9. Kreska ułamkowa to inaczej dzielenie. Pamiętanie o tym jest bardzo pomocne. Jeśli napiszę na przykład 7/7 jako dzielenie, to jest inaczej 7 podzielić na 7, to widać od razu, że to będzie równe 1, prawda? Spróbujmy zastanowić się, ile to będzie 18/6. 18/6 to tak naprawdę to samo, co 18 dzielone na 6. 18 dzielone na 6 jest równe ile? To jest równe 3. Zwróć uwagę, że ma to sens, ponieważ 18/6, jeśli rozpiszemy sobie, to 18 mogę zapisać jako suma 3/6. 6 plus 6 plus 6 dzielone na 6. Z własności ułamków wiemy, że to jest to samo co 6/6 dodać 6/6 dodać 6/6. A 6/6 to jest inaczej 6 dzielone na 6, a to jest równe 1. Tu mamy 1, tu mamy 1 i tutaj też mamy 1. To się równa 3. Zatem ten wynik, który otrzymaliśmy tutaj, jest prawidłowy. 18/6 to inaczej 3. To jest równe 3. Tutaj zrobiliśmy łatwe przykłady. Dało się podzielić te liczby bez reszty. Ale co się stanie, jeśli zapiszę ułamek 23/6. 23/6 to inaczej 23 dzielone na 6. Ile to będzie 23 dzielone na 6? Spróbujmy to zrobić pod kreską. To jest 23 podzielimy na 6. Ile razy 6 zmieści się w 23? Zmieści się 3 razy. 3 razy 6 to jest 18. Odejmujemy. I wychodzi nam, że to jest 23 dzielone na 6. To jest 3, reszta 5. To jest nasza reszta. Ale taki wynik nas nie satysfakcjonuje. Nie chcemy mieć reszty. Możemy to zapisać inaczej. Jako 3 i reszta to nasza część liczby, która była dzielona na 6, czyli to jest 5/6. Czy ma to sens? Czy dobrze policzyłam? Sprawdźmy. Mogę zapisać 23/6 jako 18 dodać 5 dzielone przez 6. 18 plus 5 dzielone przez 6. To jest 23/6. Rozpiszę sobie. Zrobię dwa ułamki. To jest inaczej 18/6 dodać 5/6. 18/6 to jest inaczej 18 dzielone na 6, czyli 3. Zatem w wyniku otrzymuję 3 i 5/6. Czyli tak jak nam wyszło tutaj z dzielenia pisemnego. Dostaliśmy liczbę mieszaną, czyli liczbę, która składa się z części całkowitej i części ułamkowej.